Słuchajcie, akcja jest taka, że jesteśmy na lakierni. Miejsce, które od początku lat 80. Było jakby głównym miejscem, gdzie naprawiliśmy auta. Sama lakiernia przerodziła się później w podwykonawstwo dla Toyoty i dla Lexusa. Tak działało przez ponad 20 lat. Później wynikową powstania tego tworu było Supra Workshop, czyli firma, którą znacie i pewnie uwielbiacie. Czyli można powiedzieć tak, że to już był mój pomysł na prowadzenie firmy ogarniającej samochody. No i do czego doszliśmy? Do momentu, w którym Supra Workshop rozrosło się do takich rozmiarów i do takiej ilości zleceń. I no w ogóle do wszystkiego takiego, że musieliśmy podjąć jedną decyzję. Czy budujemy nowy budynek i Supra Workshop wchłania lakiernię i skupiamy się tylko na projektach, nie na lakierowaniu pojedynczych aut? Czy budynek, który jest, zaadoptujemy i lakiernia wchłonie Supra Workshop? No i stało się tak dzisiaj. Mamy 1 grudnia 2023 roku. Zaczynamy przystosowywanie starej lakierni w ujściu na ulicy Władysława Jagieły 3 na nową siedzibę firmy Supra Workshop. Remontowo, budowlankowo i w ogóle. Jest 10:30 i lecę właśnie na workshop, do piłę. Mam z tyłu, nie widać, ale mam spawarę, butle i innego różnego typu rzeczy, które wykorzystywaliśmy w piątek i w sobotę do spawania regałów na nowej firmie. Zawożę właśnie to wszystko do piły z powrotem, no bo Mateusz działa ze smutlesem i lambodorsami, więc jest mu mig potrzebny. Z rzeczy, które mogę wam powiedzieć, zdradzić i się tym podzielić. Zaczęliśmy chyba najważniejszy etap w karierze mojej jako właściciela firmy, jako tunera, nie wiem, boba budowniczego samochodów. No bo w końcu firma będzie firmą. Nie będziemy wynajmować budynku, nie będziemy w jakichś obskurnych warunkach, które trzeba ratować JD umywymi flagami i sama hala będzie w końcu tym, czym powinna być już od dawna. Czysto, schludnie, ładnie. Dużo miejsca. Konkretnie. Mamy dużo rzeczy do zrobienia, które podzieliliśmy na etapy. Najpierw robimy taki hardware, czyli zrobienie łazienki, zrobienie socjala, zrobienie wstępnego magazynu, abyśmy mogli przewozić powolutku dzień po dniu rzeczy z piły. W lutym lub w marcu jesteśmy umówieni z wykonawcą na postawienie pawilonu, bo będziemy stawiali pawilon, który będzie myjnią i studiem detailingowym, jednocześnie będzie wydawką. Taki fajny dwustanowiskowy pawilon z dodatkową wiatą na auta, żeby wszystkie wasze auta, nawet te, które czekają w kolejce, były pod dachem, żeby nie musiały stać na deszczu, na śniegu, na pełnym słońcu latem. Na hali, z tego co wiem, z tego co rozpisywałem w planie, Mateusz działa właśnie z lambodorsami w smutnym. Dawid napierdziela mi tora. Myślę, że są to ostatnie dni pracy przy nim.
Bartek przeskoczył z ISF-a, którego ma gotowego, na zderzak do Infinity. Piotras ładuje R34 i oczyszczanie podłogi, i przyszykowywanie do spawania i do konserwacji. A Wiewiór robi elektronikę w mitorze, czyli sterowanie tylnymi lampami, spoilerem, kierunkowskazami, kanardcami i sterowaniem aircapsami z kierownicy. Plan ambitny, działamy, lecimy, nie zatrzymujemy się. Dzisiaj w ogóle wieczorem, o! Dzisiaj wieczorem lecimy do Wrocławia. Będą się działy mega fajne nagrywki. Ale o tym może wspomnimy, jak już będziemy na miejscu. Życzę Wam miłego weekendu, o! A sobie efektywnego tygodnia pracy. Chyba najbardziej niepasujący zderzak w historii tej firmy, nie? Serio. Jeszcze z gumolitu. Właśnie tak pasuje. Nie? Jedziemy do Wrocławia. YouTubery! Bo Angrydox pojechał na nagrywki. Nie, najpierw pojechał do Wrocławia. We Wrocławiu go przepakowali. Z Wrocławia pojechał do Dortmundu. W Dortmundzie był, z tego co kojarzę, w sobotę po południu i robili nagrywki do promo video takiego na przyszły sezon, czyli na 2024. Dzisiaj wyszło pierwsze. Cześć. Tak, dzisiaj wyszła pierwsza rolka na Instagramie. Auto wyjechało z Dortmundu w niedzielę i pojechało do Wrocławia. Dzisiaj ekipa na nas czeka, jedziemy na stadion Tarczyński. Tatarzyński. Na Tarczyński Arena jedziemy, nie? Zrzucamy furkę i zaczynamy ogrywki. Wyciągnę cię zaraz stamtąd i sam pojadę. Nie ma? Nie. Jechać czy nie? Twoja stara tam jest. Nie ma, nie czekaj. Czekaj. Jedź powoli. Oprócz twojej starej tam nikogo nie ma, nie? Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj. Stop! Stop! Ostatni kawałek! Dobrze, że to się nagrywa. Kawałek! Ostatni pojebane! Pewna p***a do tyłu. Dawaj, dawaj! Jest to ostatni deszcz. Dawaj! Drama. Jak oceniasz, Dawid? No co ja mam powiedzieć, chłopie? Dramat. Gdybym miał tak zjeżdżać, to bym wysiadł. Jak tam? W 3 godzinach snu. Czy lepiej? Cały czas jest ok.
Słuchajcie, jest środa, około 9. Generalnie mieliśmy ciekawe dwa dni. Jestem akurat na stacji. Tankuję po powrocie z Wrocławia. Tak jak wam mówiliśmy na początku, jechaliśmy do Wrocławia na nagrywki altrace'owe. Też coś tam nagraliśmy z samego Wrocławia, ale nie wiem, czy to się w ogóle będzie nadawało, żeby to pokazać. Nagrywki zaczęły się o 24. Nagrywaliśmy to do 4 rano, no i w zasadzie po 8 czy koło 9 już ładowaliśmy Redoxy na lawetę. Tutaj Tweety z żółtej lawetki bezproblemowo autko przewiózł do Piły. Wróciliśmy do Piły, rozpakowaliśmy Redoxa w Premium Shine Detailing, w miejscu, gdzie auto będzie umyte, ogarnięte i przezimowane. I w ogóle ku naszemu zdziwieniu już gdzieś takim późniejszym popołudniem wjechał filmik właśnie z rolka w zasadzie z tych nagrywek. Chłopaki z Altrace'u tutaj pocisnęli dosyć mocno i wjechał naprawdę gruby sztos. Mieliśmy autko na dwupasmówce, tak naprawdę trzypasmówce pod stadionem i jeździliśmy sobie z białą flagą. Splasher trzymał flagę przez okno, przez szybę w Redoxie. Obok chłopaki jechali trafikiem i naparzali z projektora na białą flagę. Generalnie take'ów było chyba kurde z 20, żeby to ogarnąć w jedną i w drugą stronę. W ogóle mega spoko, że mogliśmy brać w tym udział i że Redox no nadaje się do tego typu akcji, bo no, przepięknie to wyszło na tej rolce. Co w Suprze Mitorowej? W zasadzie ostatnie szlify przed wydaniem auta. Mamy zrobioną już na gotowo. Powtórzę po raz kolejny, że na Japfest to było tak wszystko tylko, żeby było. Mamy gotowe lampy razem z wiązką. Wszystko jest zrobione od nowa. Mamy gotowy spoiler wraz z wiązką. Jeszcze wiewiór będzie w piątek bawił się ze specjalnym timerem, bo spróbujemy zapętlić sygnał takiej ceremonii otwarcia, żeby ten stop, który jest w spoilerze, cały czas sobie pływał lewo-prawo. Mamy gotowy środek, mamy auto gotowe z zewnątrz, tak naprawdę musimy je tylko podpolerować tak do wydania. Mamy założone dokładki progów, które zdjęliśmy po Japfeście w momencie, kiedy próbowaliśmy wjechać na lawetę. Mamy ustawiony gwint. Powymienialiśmy bardzo dużo śrubek na śrubki tytanowe. Wiele detali jest pooczyszczanych, poogarnianych już tak na gotowo. Gdzie mogliśmy, założyliśmy wszystko z tytanu. Robiliśmy też takie fajne wstawki tytanowe we wnękach. Jest specjalnie na przykład dotoczona podkładka, żeby weszła nam w otwór w tym plastikowym ograniczniku. Tutaj też mamy tytany. Tutaj mamy tytany. Teoretycznie wszędzie tam, gdzie chcieliśmy, powymienialiśmy śrubki właśnie na tytanowe, żeby tak fajnie dopełniło do luku zewnętrznego w Midnight Purple. Mamy nakręteczki do felg tytanowe. W felgach mamy tytanowe wentylki. Naprawdę jest mega już fajnie tak wszystko dopracowane, czyli to jest ten etap pracy, który jest po prostu najdłuższy i najcięższy. Wiewiór właśnie bawi się w dorabianie wtyczek, w dokładanie peszli, w układanie elektroniki pod maską już też z tym pięknym określeniem na gotowo. To znaczy bierzemy sygnały z przednich lamp po to, żeby działały pozycje i kierunkowskazy w kanarcach. Zrobię wam prezentację może jutro albo pojutrze, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Infiniti sobie miesiąc przeczekało. Mieliśmy temat odpoczynku od tego samochodu, zarówno naszego odpoczynku, jak i właściciela. Teraz zabraliśmy się za najgorszy element w tym samochodzie, czyli za
przedni zderzak. Ten zderzak jest z materiału bliżej nieokreślonego. To jest, jest taki gumowy plastik, który bardzo mocno pracuje, który jest mega miękki, ale zarazem ciężki do wymodelowania. On w ogóle nie leży, nie? On na wszystkich zdjęciach, które widać w necie, gdzie ludzie go zakładali, on totalnie nie pasuje. On no jest tragiczny, co tu dużo mówić. W R34 obrabiamy podłogę, czyścimy, szukamy rdzy. Będziemy zajmować się naprawami blacharskimi. Także tutaj też temacik w toku. Piotr zakłada klapę w RS3. Klapa została już oklejona PPF-em. W aucie założyliśmy dolot Aventuri. Mamy przygotowane otwory pod spoiler, mamy dorobione podkładki. Także dzisiaj montaż właśnie tego elementu. Będziemy mogli szykować auto do wydania jutro. Trzeba go oczywiście umyć, ogarnąć. No i właściciel wiem, że do nas wróci za jakiś czas na montaż botyki do Maxtona. Subaru jest kompletnie rozebrane. Zostało zrzucenie tylnego wózka i będę celował na piątek na piaskowaniu. S13, smutny leś. Prawy Lambo Dorsy zrobione, ładnie wszystko działa. Musimy zająć się tylko poprawą spasu błotnika, czyli tego, co od początku było w tym bodykicie skasztanione. Ale to jakby jest temat laminatu, więc z tym już sobie później poradzimy. Drzwi bardzo fajnie się otwierają, bardzo fajnie się zamykają. Praktycznie bezproblemowo. Szczelinka jest naprawdę spoko, spasik jest ok. Drzwi w każdej płaszczyźnie fajnie leżą. Otwierają się do poziomu, który jeszcze musimy sobie skalibrować. I otwierają się też całkiem spoko, bez zahaczenia. Także tutaj ten macior całkiem fajnie wyszedł. Pamiętacie na pewno zamówienia. Mówiłem, że zamówiliśmy elementy tytanowe gotowe, czyli zamówiliśmy tłumiki, ale zamówiliśmy też materiał do budowy elementów układu wydechowego i dolotowego. Będzie to materiał do S15 i do ISF-a. No i właśnie dojechała do nas pięknie zapakowana paczuszka z firmy Wolfen. Serdecznie polecamy. I co? Rozkręciłeś to? Tak. Ua! Ale nie otwierałeś? Nie. Dobra. Głowo honoru, którego nie mam. Materiał na wydech 2,5-calowy do Lexusa ISF na X-Pipe. Nie. Będzie X-Pipe, nie? Na X-Pipe, który dojdzie z Marteku z tłumiczkami. Mamy obejmy V-Band i mamy śrubeczki M5, nie? I tuleje, i tuleje do AFR-u. I do, nowe tulejeczki na AFR. Wiesz? Może jak się oświadczę Gabi tubami taki tytanowy. Tak, no. Ale w ogóle stary, to jest tytan, znaczy w ogóle jak to jest. Jest to obrobiony. Jest to jest CNC maszyna, nie? No widać, ja nie ma w ogóle tego, nie ma żadnego rancika od noża, nie? Jakby ktoś kiedyś chciał tytanowe coś tam, będzie wiedział. Jedyni w Polsce montujemy tytan za koła! Czujecie to? Dobra, Kacper, wytnij to. A potem to rozdamy, nie? Proszę bardzo, tak trzeba było zapierdzielać do Wrocławia, że... Aż mi felga pęcła. O, mi pęcła. Doszły nam śrubki takie walcowe. Te tutaj. Właśnie przyszedłem zobaczyć, czy dobrym pomysłem jest zastosowanie tytanowych śrubek walcowych zarówno w kanarcie, jak i w splitterze. Wysłał mi fotki, nie byłem pewien, ale już jestem pewien, że wygląda to świetnie. Super. Elo, wariaty! Dobra, mamy smutnego Lesia. Dzisiaj ja nagrywam. Zakładaliśmy Lambo Dorsy i tu oryginalnie w tym miejscu mieliśmy takie nadproże, które nie pozwalało nam założyć na płasko całych zawiasów drzwi, więc musieliśmy to wyciąć, ładnie pozamykać szczelnie, wzmocnić z grubej blachy. Przy okazji pozbyliśmy się trochę rdzy. No i tak to wygląda. Mamy raz, dwa, trzy, cztery punkty mocujące drzwi.
to w ten sposób. Mamy tu nawet całkiem ładną linię. Ładnie fituje nam też tutaj linia. Nawet bym powiedział, że jest lepiej niż było przedtem. Piękny projekcik. Ale już to wygląda, proszę Państwa. Żadnego spawiku nigdzie nie ma. Cięcie timelapsa. Co my robimy? Zdejmujemy ładnie kolektor ssący do Marcina i odzecie. Sezon się skończył, pora na zmiany. Widzieliście nasz nowy kolektor, czyli M-Tuning. Taki typowo już na performance i przy okazji na look. A jak wiecie, staramy się tutaj tą komorę mieć w stanie perfekcyjnego cleana, także powinno to fajnie usiąść. Także wymieniamy kolektor, na razie tylko go przyłożymy wstępnie, żeby zobaczyć, czy mamy na tyle wszędzie miejsca, że nic nie musimy przerobić, bo zaraz muszę zawieźć kolektor do malowania Marcinowi, żeby był w tym samym odcieniu co wszystkie czarne elementy, czyli chyba satyna albo półmat. Jak wszystko będzie ok, będziemy mieli na wystarczająco miejsca, on to zawożę i po malowaniu już wtedy montujemy go na gotowo. Założony kolektor z M-Tuningu, z rzeczy do przerobienia przed malowaniem. Musimy tutaj na pewno powiększyć kąt kolanka, żeby schodziło bardziej w dół, gdyż podpiera nam się wąż na całym kolektorze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, musimy obrócić tutaj tą opaskę, gdyż dotyka nam kolektora, więc musimy to zrobić przed pomalowaniem, żeby nam świeżo pomalowanego kolektora nie porysować. Poza tym żadnych problemów. Tutaj będzie ładnie DBW, gdzieś myślę tak dotąd. No i tutaj ładnie się będziemy wywijać, prawdopodobnie rozwiercimy troszeczkę tą dziurkę. Tutaj musiałem jeszcze usunąć podpórkę wspomagania. Ona jest przykręcona z prawej strony do bloku, a tu z lewej strony jest przykręcona do wspomagania i ustawia nam wspomę w jednym miejscu. To sobie przerobimy, to nie jest żaden problem. No i co? Mamy to, nie? Mamy założoną listwę paliwową, która przychodzi nam z kolektorem w zestawie. Jest to listwa plug and play. Wszystko naprawdę bardzo ładnie pasuje, ale dam wam fajnego tipa. Jeżeli ktoś z was kiedyś zakładałby podobną albo taką samą listwę razem z kolektorem, nieważne, do JZ-a, RPK, do SR-ów, do czegokolwiek, czyli takie Chińczyki, pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy. Musicie obowiązkowo wymienić te długie śruby, które trzymają przez tulejkę całą listwę do kolektora. Tak samo tą śrubkę malutką M6 i tą śrubkę M6. Te śrubki są chińskie, one są z plasteliny. Ja już kilkukrotnie w swojej karierze i też chłopaki, którzy jeżdżą w drifcie, mówili, pisali i wszyscy o tym dokładnie wiedzą. Te śrubki pod wpływem wibracji się odkręcają, a czasami nawet urywają przez to, że są z plasteliny. A nie muszę wam mówić, co się stanie w momencie, kiedy taka albo taka śrubka niżej odpadnie. Ta listwa się unosi, bo mamy tutaj duże ciśnienie paliwa, unosi się i to paliwo leje się wszędzie. A jak się leje paliwo wszędzie, to jest niedobrze. Także obowiązkowo wymieniajcie te wszystkie śrubki, które są na hardwareze do całego sprzętu. Najlepiej wymienić wszystkie, łącznie z tymi, które są do kolektora w zestawie. To jest jakaś twardość plastelina, nie wiem, 4-4, to nawet nie jest 8-8. Więc obowiązkowo przy swapie takich kolektorów, nieważne do jakich silników, bo to wszystko jest to samo, wymieniajcie śróbki na porządne, najlepiej jakieś 10-9 albo minimum 8-8. A tu widzę, że Dawid zaczął sobie coś wytyczać na S14 powoli. O, startujemy. Dobra.
Trzy tygodnie temu była ta emisja twojego odcinka, co dzisiaj oglądałeś? Tak, trzy tygodnie temu. To nie, wsadź tam kamerę do środka, zobacz, nie? Tu na przykład mamy w miarę, nie? Zobacz, jaki tam jest uskok. Wystarczyło wypuścić sobie dotąd, co? To jest jakieś to w ogóle, kurwa. To... Rzeźba artystyczna taka, dla, rzeźba tu, dla rzeźby, to nie jest powtapiane w ogóle, to, tu okej, okay, to nie jest stopione, to nie jest stopione, to wszystko z takiej były. Będziesz obspawiował, nie? Trzeba wyciąć ten od tej osi trochę inaczej wygląda ten kawałek i trochę inaczej wygląda ten kawałek. Ale to już sobie mówię o samej końcówce. Nie, ona jest... Tu podczas szpachlowania zaczęła nam pianka wybijać i już nie szło bardziej zeszlifować, wiesz? Na tym kawałeczku i na przykład też patrząc od góry, tu jest bardziej spłaszczone, a tu jest bardziej wyoblone. Ale to są rzeczy, które już też podczas... Młoteczkowania. Tak, podczas układania blachy będziemy robić. Sam kształt jest gites. Sam kształt jest perfekcyjny.